Witajcie przyjaciele, nazywam się Marcin Radomeczek, przyjechałem do was z Radomia. Przyjaciele, przyjechałem do was z ważną posesją, z ważnym poselstwem, z ważną wiadomością. Jezus żyje, Jezus jest królem, Jezus, nieśmiertelny król wieków, który oddał życie za grzeszników. Przyjaciele, kiedyś byłem młodym chłopcem, tak jak większość z was teraz jest. Miałem różnych idoli telewizyjnych, jak to młody chłopiec w tamtych czasach mojej młodości. Oglądałem filmy różne, Bruce Lee, Van Damme, Sylvester Stallone. Takie były czasy, przyjaciele, to były moje idole. Ale może twoim idolem są dzisiaj różni aktorzy, piosenkarze zespołów rockowych. Ale przyjaciele, pewnego czasu, właśnie około 15 roku życia, natrafiłem, leciał przed świętami film Jezus z Nazaretu. I to zmieniło całe moje życie. Przyjacielu, słowa, które on wypowiadał, były życiem, w które uwierzyłem. On wzbudzał umarłych, on leczył chorych, on leczył trędowatych. To było coś więcej jak tamci idole, którzy bili się, którzy nie dawali tego, co ponadnaturalne. Ale on był Bogiem, ja w to uwierzyłem i to zmieniło całe moje życie, przyjacielu. Zmieniło, to mnie wyrwało z mocy ciemności. Te słowa Jezusa, a przeniosły mnie do Królestwa Chwały, Syna Bożego Umiłowanego. Przyjacielu, i z tobą może się to samo stać, jeśli uwierzysz dzisiaj tym słowom. Bóg jest dobrym Bogiem. Jezus przyszedł na tą ziemię, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. Przyjacielu, nie mylmy tych pojęć, bo to jest bardzo ważne. Jezus, jako dobry ojciec, on chce, żeby ci się dobrze powodziło, żebyś miał sukces. To religia nam mówiła, że Jezus to jest ktoś, kto chce, żebyś był biedny, bo przecież, żebyś był chory, bo przecież krzyże swoje trzeba nosić. Tak religia nam mówiła. Albo jak oddamy życie Jezusowi, to trzeba zostać księdzem, albo zakonnicą, albo iść z buta do Częstochowy na pieszo, czy na jakiegoś innego miejsca, klękać, modlić się godzinami. Najlepiej być biednym. To jest wszystko kłamstwo. To jest wszystko religijne szambo, które nam zostało wmówione, aby nas z daleka trzymać od dobrego, miłującego Boga, który samego siebie wydał dla ciebie na krzyżu 2000 lat temu, na krzyżu Golgoty, przyjacielu. On dał samego siebie, bo Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na ten świat, aby świat potępić, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. Ta ludzkość zbłądziła. Stało się to już bardzo dawno w ogrodzie Eden, kiedy ludzkość okazała się przez Adama i Ewę nieposłuszna Bogu. Wtedy ludzkość odpadła. Bóg mógł zutylizować tą ludzkość, zutylizować tą ziemię, ale On uratował, On ratownik jest. On posłał Jezusa, aby przyszedł na tą ziemię. Aby przyszedł, aby zapłacił dług, aby spłacił ten dług ludzkości. Dlatego każdy człowiek, czy dobry, czy zły, potrzebuje Zbawiciela, potrzebujesz Jezusa. Nieważne jak dobry jesteś, nieważne jak ile dobrego zrobiłeś, przyjacielu, albo ile złego zrobiłeś, potrzebujesz Jezusa, bo karą za grzech jest śmierć, lecz łaska przez Boga dana to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, przyjacielu. Twoje dobre uczynki, które się wydaje, że są dobre, są jak brudna, sprugawiona szmata przed Bogiem. Tylko ofiara Jezusa, to co On zrobił, przyjacielu, się liczy. Jeśli pojednasz się z Nim, przyjmiesz niezasłużony Boży dar, przyjmiesz, wtedy będziesz zbawiony, przyjacielu. Wtedy będziesz należał do Niego i wtedy staniesz się sprawiedliwością Bożą w Nim. Nie w swoich nędznych uczynkach, ale sprawiedliwością Bożą w Nim, przyjacielu. I wtedy pod wpływem dobroci będziesz robił jakieś tam dobre uczynki, bo Bóg będzie stał w tobie sprawcą chcenia i działania zgodnie ze swoją wolą, przyjacielu. Bóg będzie sprawcą. Bóg będzie czynił te uczynki przez ciebie. Uczynki nie mogą ciebie zbawić. Ale Jezus może ciebie zbawić, jeśli Go przyjmiesz jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Może dzisiaj jesteś w trudnym momencie swojego życia. Nieważne jak trudnym, w każdej chwili możesz przyjść do Jezusa. Możesz powiedzieć: Jezu, ja wierzę, że umarłeś za mnie, że zmartwychwstałeś. Przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Bądź moim Panem. Pokutuję ze swojego życia bez Ciebie, ze swojego egocentryzmu. Bądź moim Panem, prowadź moje życie. Może Ci ciężko, przyjacielu. Może Ci ciężko, może już nie możesz wytrzymać. Może myślisz o samobójstwie. Przyjacielu, nie rób tego. Bóg na Ciebie czeka. On czeka i On chce Ci pomóc. Nie ma sytuacji aż tak trudnej, żeby Bóg ze sobą nie poradził. Przyjacielu,
w historii było wiele ludzi, co miało ciężko, ale Bóg ich wyprowadzał. Nawet z pieca ognistego, przyjacielu, możesz się znaleźć w sytuacji, gdzie już będzie bardzo ciężko. Szedrak, Meszak i Abednego byli wrzuceni przez króla Nechobodanozora do pieca ognistego, ale Bóg był z nimi i nie płomienie ich nie dosięgły. Oni wyszły z tego cało. Oni wyszły z tego cało, przyjacielu. I w konsekwencji ten król się nawrócił i całe królestwo odwróciło się od niemych bałwanów i zaczęło oddawać chwałę Bogu żywemu, Jahwe, bo Bóg był z nimi, przyjacielu. Bóg może być dzisiaj z tobą, jeśli go zawołasz. On nie ma względu na osoby. On przyjdzie do ciebie. Przyjacielu, ja tak zrobiłem 21 lat temu, gdy byłem w niecnej ogromnej sytuacji życiowej. Byłem na łożu śmierci. Ja zawołałem do tego Jezusa, którego znałem, którego wiedziałem, że powiedział: o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dawam, proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Wiedziałem, że Jezus uzdrawia, wiedziałem, że Jezus pomaga, że to ratownik, że to gość z klasą. Ja zawołałem do Niego i On uzdrowił mnie. Zmienił całe moje życie, przyjacielu. Zmienił całe moje życie i zrobi to dla ciebie, ale On stawia przed tobą wybór: błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. I On mówi: wybierz życie. Nieważne, co złego zrobiłeś, wszystkie grzechy są już przebaczone. Na krzyżu Golgoty ofiara się wypełniła, krew Jezusa przykryła wszystkie grzechy całego świata. Żaden człowiek nie pójdzie do piekła z powodu swoich grzechów, ale z powodu ofiary Jezusa. Czy przyjąłeś tą ofiarę, czy lajtowo przyszedłeś? Lajtowo, nie zrobiłeś z tym nic po prostu. Niezrobienie nic jest to samo, co byś odrzucił. Przyjacielu, ofiara została zapłacona. Nieważne, jak jesteś zły, może dokonywałaś aborcji. Bóg ci przebaczył już wszystko. Twoje dziecko jest w niebie, ale jeśli chcesz się z Nim zobaczyć, pojednaj się z Bogiem. Przyjmij ofiarę Jezusa, żebyś trafiła tam, gdzie twoje dziecko. Wtedy będziesz szczęśliwa kiedyś razem z tym dzieckiem przez krew Jezusa. Taka jest Jego łaska. Taka jest ta ofiara, która się dokonała na krzyżu. On jest też zainteresowany twoim bytem tutaj na ziemi. On da ci, co byś miał co jeść, co pić, co się przyodziać. Bo to dobry ojciec, przyjacielu. On dał ci wszystko, co ci potrzebne do życia i do pobożności, aby ci niczego nie brakowało, przyjacielu. On również zadbał o twoje zdrowie. Jego rany i sińce cię uleczyły. Gdy przyjdziesz do Niego, On cię uzdrowi. On cię wzmocni, uszlachetni, posadzi na wyżynach niebieskich w Nim, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i polowaniem. Może potrzebujesz zmienić myślenie. Nie tylko gdy się narodzisz na nowo, twój duch się zmieni, ale i trzeba zmienić myślenie. Myślenie, które stare, które było złym myśleniem, które było myśleniem egocentrycznym, które było myśleniem, że Bóg jest zły, że On liczy twoje grzechy, że On jest tym, który cię karze. On nie karze cię za twoje grzechy. On ukarał samego siebie za twoje grzechy. Siebie ukarał za twoje grzechy, przyjacielu. Potrzebujesz zmienić może swoją głowę, zmienić przez Słowo Boże. Jan Chrzciciel był największym spośród Starego Testamentu prorokiem, ale ścięto mu głowę. Dlaczego? Bo nowa głowa miała przyjść. Czytamy, że Jezus jest głową Kościoła. On jest wszechmym początkiem, pierworodnym pośród umarłych. On jest największy, najpotężniejszy. To Król, który zszedł na tą ziemię, aby cię zbawić, aby oddać swe życie za ciebie. Przyjacielu, ale to jest wybór. Dokonasz tego wyboru. Nie tylko będziesz w niebie już po śmierci, ale tu na ziemi będziesz miał niebo. Niebo, przyjacielu, będziesz miał co jeść, co pić, co się przyodziać. Będziesz z Nim na wieki, przyjacielu. Za 100 milionów lat będziesz z Jezusem, jeśli przyjdziesz do Niego i oddasz Mu swoje życie, swoje panowanie nad swoim życiem. Oddasz Jemu, On jest szlachetny. On da ci życie, o którym nawet nie marzyłeś. Przyjacielu, przyjdź i posłuchaj tego. Możesz przyjść do nas, pomodlimy się razem. Możesz potrzebujesz uzdrowienia, też przyjdź. Zapraszamy, jesteśmy tutaj dla was. Amen.